Cześć, witam was serdecznie po dłuższej przerwie. Nie było mnie chwilę na kanale, ale to nie znaczy, że nie wędkowałem. Wędkowałem, owszem, ale czy praktycznie całą jesień, cały ten szał szczupakowy poświęciłem na próbę złapania mojej pierwszej w życiu metrówki. No niestety nie udało się. Nie udało się nawet złapać nic takiego większego powyżej 80, także to trochę słabo, ale tak sobie po prostu postanowiłem na początku jesieni i tak zrobiłem. No trudno. Dzisiaj mamy nowy rok. Tak, jest nowy rok, 1 stycznia 2023 rok. Z tego miejsca składam wam serdeczne życzenia. Życzę, aby ten rok był oczywiście lepszy niż poprzedni i sobie również. I mamy ten nowy rok i mamy, słuchajcie, mamy 16 stopni na plusie. No jest tak pięknie, cieplutko, że no aż grzechem byłoby chyba nie pójść na te rybki. Dlatego wziąłem sobie dzisiaj troszkę delikatniejszy sprzęt. I będę coś próbował tutaj na okonika sobie połapać. Także trzymajcie za mnie kciuki. Może akurat ten odcinek okaże się tym udanym odcinkiem, że te rybki dopiszą dzisiaj. Może wpadnie coś fajnego. Życzcie im powodzenia i zapraszam oczywiście do oglądania. Pozdrawiam. Siedzi. Kurde mać, chyba szczupak to był, bo czuję, że szczeliło. Ale cię bez przepłonu nic. No więc jak widzieliście przed chwilą, zameldowała się pierwsza rybka. Niestety był to jakiś szczupaczek, a ja łapię bez przepłonu i po prostu przegryzł mi plecionkę. Nie jestem w stanie określić, jaki mógł być duży, ale wydaje mi się, że nie większy niż 50. Poszarpał chwilę, wyczułem go na wędce i tyle z niego było. Kurde no. Już coś było. Siedzi. Całkiem już taki przyjemny, całkiem przyjemny okonik. Ciemny. Patrzcie sobie sami. Co on tam miał? Jakiegoś pająka żar. O.
Ładny konik już. A więc co tutaj o koniki? Młody kolego. Wcześniej łapałem na jednym wpływie z jednym końcu stawu. Tutaj jest drugi wpływ. Na szczęście już wpływa do niego czyściutka woda, ponieważ wcześniej do tej rzeczki różne ścieki oraz pozostałości poprodukcyjne zrzucała mleczarnia w Mominowicach. Każdy o tym dobrze wiedział. Było tutaj praktycznie co 2 lata jakieś podtrucie. Nikt z tym nic nie robił. Teraz dopiero mleczarnię zlikwidowali i ja wraz z innymi wędkarzami liczymy na to, że będzie już tylko lepiej na tym stawie. Te ryby powoli się odrodzą. Minie to może kilka lat, ale cały ten ekosystem tutaj na pewno będzie lepiej. Zbiornik jest duży. Ta ryba ma gdzie pływać. Ma tutaj pożywienie. Wystarczy też jeszcze zarybić kilka razy. I naprawdę będzie świetne łowisko. Kurde, to chyba jest duży szczupak. Na pewno nie mały. Fak. Nie ma podbieraka. Oko, szczupak. Może nie aż taki duży. Jezda, barga. Dobra. Pan jest supok. Przestań, przestań. Puszczaj, otwieraj gębę. Taki mikrusik wszedł. Kaduwa. Chwilą wyłączyłem kamerę na chwilę. Miałem kolejnego szczupaka. Było bardzo delikatne branie. Bardzo delikatne. Jakby słownie pyskiem dotknął przynętę, a później już miał. O, poprawił. Pewnie też taki 40-taczek znowu. Ale to już fajnie, nie? Fajnie, że coś się dzieje. O, mam dzisiaj szczęście. Też za wargę zaczepiony.
Oj ty, panie zbóju. Ciekawe, co takiego teraz. Jest i konik kolejny. Proszę bardzo. Proszę puścić. O, dziękuję. Bo konie mają tutaj taką dziwną barwę. Zobaczcie, są takie ciemne jakieś. Też płetwy mają fajnie ubarwione, czerwone. Co tutaj się dzieje? Co mnie oczywiście bardzo cieszy. O, jakie tam stado płynie. Przecież tam na pewno zaraz coś. Widzicie to? Tam. Oj. Kurde, miałem szczupaczka. Patrzcie, co tam się dzieje. Banjo mi poszło. Szybko, kolejne banjo. Chwilą miałem taką akcję po prostu, że jakieś szczupaki ganiały to statko rybek. Rzuciłem tam, momentalnie miałem branie i od razu było po zestawie. Przeciął plecionkę. Więc na pewno był to jakiś szczupaczek. Teraz troszkę wiaterek się zerwał. Spróbuję jeszcze tam za tym okoniem porzucać. Może coś jeszcze skubnie. Coś tam jest, tylko nie wiem, czy to jest. A, polski znowu. Kłak. Panie, kłaku. Narka.
Znowu jakiś szczupaczek. O, koń piękny. Kurwa. A, pier. A, pier. Piękny okoń mi tu uderzył, a ja... Tak. Ja już wiem, co się, wiecie, co się stało. Wskoczyło mi z tego. Jaki niefart. Chyba najfajniejszy dzisiaj okoń. Spróbuję na coś cięższego. Po prostu przynęta wyskoczyła mi z tego oczka. Ale nie fart. Najpiękniejszy dzisiejszy okoń. Grubiutki. Taki może pod 30 był. O, czyżby jakieś stado tam podeszło? Chyba tak, bo jest kolejny. Patrzcie. 4 gramy, które założyłem, też jest ok. Kolejny konik, nieduży. Teraz szybko, szybko. Bo one tam gdzieś są. One tu chyba przypłynęły za tą ławiczką, którą było wcześniej widać. Nie wiem, czy to teraz nie jest jednak za ciężko. To było 2,5 grama. Teraz dałem 4. Ostatni rzut i zaraz spróbuję jeszcze. Mam takie 1-gramowe ciężarki, główki. Założyć tą 1-gramową, bo tych 2,5 już nie mam. Jest tam coś. Kolejny okonik.
Jeszcze jedna rybka jest. Chyba okoń jakiś ładny. Mam nadzieję, że to będzie okoń. Tak, jest ładny okoń. O, ty grubasku jeden. Ciebie to aż chyba zmierzę na sam koniec. No jak na ten staw. Co? 25? Ale patrzcie, jaki on jest gruby. To już naprawdę piękny garbusek, jak na ten staw. Piękny garbusek. Taki chyba przedtem jeszcze większy mi uciekł. A więc słuchajcie, w tych pięknych jakże sceneriach przyrody podsumowuję to moje dzisiejsze wędkowanie. Więc pierwszy dzień nowego roku ukazał się naprawdę dobrym dniem dla mnie. Udało się połowić tych rybek parę. Nie były to jakieś super ekstra duże te sztuki. Ale wiadomo, jest 1 stycznia, to była taka w sumie spontaniczna wyprawa. I co? To było super, było fajnie, ja się pobawiłem świetnie, przewietrzyłem się. Jestem zadowolony z siebie. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał ten materiał, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania filmów, pisania komentarzy z tym, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co mógłbym ewentualnie zmienić, co mógłbym dodać tutaj u siebie. Pamiętajcie, wędkarski świat Arciego się ogląda. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!